Halsz, witajcie, tu znowu Ryfek, dzisiaj jest ze mną Wiśnia. Siemaneczko ludziska. No i gramy razem, razem, przeciwko sobie, tak jak kiedyś, bardzo dawno temu. Chyba jesteś pierwszą osobą, z którą robiłem cokolwiek tak naprawdę na YouTubie. O, no kurde, stare czasy, bo ile to już było? Z 2,5 roku temu, tak mniej więcej? 2,5 roku temu, to minimum. Ale dzisiaj zagramy każdy oddzielnie, czyli moją perspektywę macie u mnie, Wiśni perspektywę macie na jego kanale. I zagramy dzisiaj daily. Ja jestem już gotowy, żeby odpalić. Nie wiem jak ty. Ja też. I oczywiście tutaj dla moich widzów, jak chcecie zobaczyć perspektywę Ryfka, to wbijajcie właśnie na kanał Ryfek. Tak, jak ktoś zacznie, skończy później, jakoś to już ustalimy, ale no walczymy o ogólnie punkty, więc nie na czas. Nie tam na jakieś super podejścia, tylko tu się liczą punkty. A ja w tym jestem akurat słaby. Dobra. Trzeba pikety wszystko zbierać, nie? Trzeba maksymalizować dosłownie wszystko tutaj. Ale w sumie czym szybciej zrobisz podejście, to też masz jakąś tam bonus do punktów, nie? Tak, tak, bardzo się liczy czas i nieotrzymywanie obrażeń, bo za otrzymywanie obrażeń bardzo dużo punktów się traci. Dobra, to co, na trzy startujemy? Tak, zaczynamy. Dobra, trzy mówię. Raz, dwa, trzy. I lecimy, kurde. A Izakiem, no mówię ci, o kurde, o. Burning Basement i... O co to się to jest w ogóle? Co jest też z tymi łzami? Właśnie, też się chciałem spytać, czy masz ten efekt na strzały. O Boże, co to ale jest? Ale nie mamy tutaj jakiegoś przedmiotu, trinketu, nic. To... No właśnie, się zastanawiam, no. Skąd to jest. Ale tu trafić w ogóle w tym, to jest tragedia. O Boże. Szalasz po właśnie... prostu na... Chciałem powiedzieć, zanim zaczęliśmy, to nawet mówiłem Wiśni. Moi widzowie mi dzisiaj od rana pisali: Ryfek, nagraj dzisiejsze daily, bo jest nienormalne na łeb. O, mnie też tutaj moderator mnie dodawał właśnie na Steamie do znajomych, żeby ten daily sobie porównywać, nie? Boże święty. Ja w ogóle, no nie wiem, trafić przeciwników, to jest jakaś tragedia tutaj. No, kurde, masakra jakaś. I musimy z tym iść do Mega Szatana, co jest najlepsze, nie? Nie no, na Mega Szatanie będzie spoko, nie? Gorzej będzie z czyszczeniem tych pomieszczeń, nie? Jezu. Wiesz, Mega Szatan jest duży i tak go jakoś tam, no, trafisz, nie? Ale kurde, tych pomniejsze mobki i tak dalej, to będzie po prostu rzeź, nie? To będzie po prostu rzeź. Reloadowałeś w ogóle przedmiot w pierwszym treasure roomie? Tak. No ja też, dobra. Nie warto to ciekawe, było, właśnie, nie? Najlepiej jest zawsze grać Isaaciem, chyba mi się wydaje, z kimś. No bo właśnie wtedy zawsze mamy najbardziej różniące się podejścia, gdy któryś z nas stwierdzi, że jednak inny przedmiot bierze. Kurde, ale w ogóle nie ten. Piercy od początku mamy lepsze, nie wiem czy zauważyłeś. A faktycznie, szósteczka. Dobra, ryzyk fizyk. O, jest super. Uuu. No. Znaczy, szóstka, nie? Ja po prostu jeszcze podniosłem item, nie? To mi teraz skoczyło na 6, nie? Ale z ósemką zaczynaliśmy, nie? Z ósemką zaczynaliśmy, właśnie tak, bo no, też no. Mi skoczyło z 8 na 6 po treasure roomie. Ja pierdzielę. Na 3 treasure roomie po walce z bossem. Powiem ci, że moje podejście już się sądzę, że różni od takiego standardowego delikatnie. Jestem bardzo ciekawy, czy zrobiłeś to, co ja. Nie wiem, czy sobie będziemy spoilerować, czy sobie zobaczymy potem wzajemnie u siebie. A może tak, jesteś jeszcze na tym piętrze? Na pierwszym? Nie, jestem na drugim. A widzisz, a ja ciągle się bawię tutaj na pierwszym. I się bardzo dobrze bawię, widzę. Kurde, co ty tam odwaliłeś? A zgarniam bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo zdrowia. Wow. Nie są ci... O kurde, już jestem bardzo ciekawy, jak to się tutaj potoczyło, nie? I wiesz, teraz też jest taka kwestia, czy mi się opłaca siedzieć tu dłużej i zgarniać znajdźki za punkty, czy rzeczywiście czas, bo czas rzeczywiście się no trochę bardziej liczy chyba tych wszystkich daily. Raczej wiesz, jak dużo podnosisz rzeczy, to też jakoś się to nabija, ale to kurde, trzeba mieć jakiś, no, balans, nie, między tym wszystkim, nie? Mhm. A, słabo. Na pewno to.
No to tak bez różnicy, szkoda, że nie ma tego jednego ładunku więcej. To też na ogólnie pewno zrobiłem to wszystko głównie dlatego, żeby mieć... żeby mieć zmiankę na przedmiocie w Treasure Roomie. I mi się udało. Przynajmniej jakiś sensowniejszy item, czy jakiś o kurde. Item? Ale śmieszne to jest w ogóle podejście, ci powiem. Nie, nie działa, nie działa, ale przypał. Wiesz, że pierwszy raz w życiu użyłem karty Games Humanity, drugi raz w tym samym pokoju i się dopiero teraz dowiedziałem, że to nie działa. Ja pierdzielę. Ile tam masz wygranych ten w Isaaca, że dalej tego nie wiedziałeś? Z 800 godzin? Kurde, ale przypał, bo bym miał Devil Room w pierwszym tym, na pierwszym piętrze. No nic, no to też kurde, chyba moja pora już iść na drugie. Jak tak słucha, to coraz bardziej mam ochotę, kurde, powtórzyć sobie ten daily, ale no cóż, mniejsza. O Jezu, co ja robię? Jeszcze tu zmianka. Nie no, przynajmniej jest różnie. No ale śmieszny item. O Boże. Oj, powiem ci, że rzeczywiście bardzo śmieszne jest to daily. Wow. I się zastanawiam, co będzie później tylko. Pytanie, czy tam radę mega szatanowi. O, ale chyba i tak zaryzykuję rolkę. Mega dalej. Szatana to w ogóle, nie wiem, to będzie masakra. Ja postaram się rzeczywiście teraz przyspieszyć i już raczej pójść w stronę, wiesz, boss rush, hawalka z haszem, czy to tyle punktów daje na daily. No, no, to jest a masakra. Wiesz może, czy punkty daje walka z delirium dodatkowe? Nigdy, kurde, się tak nie bawiłem w Deli, wiesz? Szczerze. Bo właśnie ja w Deli się, to akurat nie wiem. W Deli się bardziej bawiłem jeszcze zanim było ten plus, nie? Mhm. A teraz to, no wiadomo, nie? Sam nie wiem. Na którym piętrze jesteś już? Na trzecim. O, ja dopiero drugie przechodzę. Ale w miarę szybko skończę. No, ale jest zastanawiam bardzo... się, co to jest... Co to jest w ogóle za efekt na strzałek? Kto to wymyślił? Był jakiś taki trinket na to i to jest jakby jeszcze ten... powiększona ten... hitbox tych łez, nie? Tak mi się zdaje jeszcze. Jakby połączony chyba dwóch trinketów to jest. O Jezus Maria, ty... Miałeś reroll w pierwszym Devil Roomie? Co? Miałeś reroll w pierwszym Devil Roomie? Nie reelowałem. Kurde, i powiem ci, to tu może zaspoileruję, bo sam tego nie wziąłem też, ale ja zrealowałem te itemy i był mam snipe. I no to jest normalnie item, który wiesz, mega przyspiesza całe podejście, nie? Ale nie mam zielonego pojęcia, jakby działał z dzisiejszymi strzałami, więc zrezygnowałem sobie z niego po prostu. To się fakt, zatłuk nie. Nim. Nie, ja powiem ci, że ja wziąłem te tradycyjne przedmioty, wiesz? Ale... Miałeś Pandora's Box i 9 żyć? Tak. A, no to na razie te itemy jakoś się nie rozleciały. Bo to też nie wiem jak działa, ale czasami jak z kimś... O Jezu. Jak z kimś gram, to nam się w ogóle itemy rozlatują. I nie wiem od kiedy tak się dzieje, bo wiesz, wiadomo, że jak któryś wejdzie do Treasure Roomu, weźmie przedmiot i zmieni, a drugi nie, to się różni, ale czasami w ogóle inne itemy się trafiają w tych pokojach, które powinny być tak naprawdę takie same. I tego kompletnie nie łapię. Ja powiem, że aż takiego doświadczenia nie mam, nie? Ale kurde, jeżeli będziesz chciał więcej takich daily ponagrywać, kurde, ja jestem chętny, to sobie obczaję, nie? Ja się w końcu daily nauczę, Boże, ja tak... Ja w ogóle mało daily zawsze grałem. Ja... No, ile? 5 lat chyba już nagrywam tego Isaaca. A w miarę niedawno, bo może parę miesięcy temu, dopiero odblokowałem to osiągnięcie za 30 daily. Bo mówię, ja nigdy daily praktycznie nie grałem i nie lubiłem, a żałuję, bo daily są naprawdę spoko. Czasy są niektóre naprawdę wkurzające, nie, ale niektóre są naprawdę sztosik, nie. Ale też jakoś mega wielkim fanem, kurczę, no nie byłem, nie. Ale kurde, ja mówię, nie wiem, można sobie raz na tydzień albo co dwa tygodnie sobie jakiś machnąć, nie? Takie daily. No właśnie, ja tak jak mówię, nie mam kim grać, jakaś fajna postać się trafi na daily, to ją zgarniam. Ale powiem ci, że jak tutaj gadaliśmy przed live'em, to kurde, dalej mam zagwozdkę. Kurde, nie pamiętam, jakie te ukryte osiągnięcia były, nie?
Nie, bo ja właśnie mówię, tyle lat w to gram, nadal nie odblokowałem 100% osiągnięć w tej grze i nadal mam ukryte osiągnięcia i najgorsze jest właśnie to, że nie wiem zupełnie, co one znaczą. Widzowie mi mówili, że mogę wejść w Isaacu w statystyki i tam w sekretach, niektóre, które będą, wiesz, nie wiadomo, ukryte w sensie, można po numerze tego sekretu określić. Ale to bym musiał przelatywać po 400 stron sekretów w statystykach Isaaca, a to też jest nużące i mi się nigdy nie chce tego robić. No mi brakowało tego ten grid galeta, nie? Żebym poniósł tego, ten przedmiocik i mi się kurde udało na live ostatnio i mam już 100%, nie? Ale wiadomo, ja jestem wielkim nerdem, czy to Isaaca, czy to Gothica. Bo właśnie i... moi widzowie mi pisali, o, z Wiśnią będziesz nagrywał, w końcu będę mógł napisać Wiśnia, kiedy Gothic pod twoim odcinkiem. Kurde, a wróciłem do Gothica, nie? Tak się, kurde, zbraniałem rękami i nogami, ale jak wróciłem, to tak mi się przyjemnie gra znowu tego Gothica, że masakra, nie? Ja powiem ci nawet, ja robiłem jeden odcinek Let's Play z Gothica, który co prawda nigdy nie ujrzał światła dziennego, bo tam jedynie widzieli to właśnie tam wspierający i tam się zastanawiałem, czy to wypuścić na kanał. I jednak stwierdziłem, że nie, bo Gothic w Polsce jest taką grą, która, wiesz, jest kultowa. I gdy taki noob jak ja, który naprawdę nigdy w Gothica nie grał, w sensie przeszedłem jedynkę, ale to dopiero 4 lata temu, w dwójkę nigdy nie przeszedłem. Jak ja bym się za to wziął, to by mnie po prostu zjedli. Ale wiesz co, to ja ci tutaj akurat przyznam rację, że community gothicowe pod tym względem, no jest trochę straszne, nie? Mówię, lepiej sobie dam spokój, bo no po co ryzykować? Ja gram sobie w tą wielką modyfikację, co tam Rosjanie tworzyli, ale to też jestem lamusem, bo to dość mocno się różni od takiego podstawowego Gothica, nie? W sumie Returnik nie jest już w sumie uznawany tak stricte za Gothica, nie? Ale to kurde, niektórzy też mnie chcą zjeść, nie? Słyszałem właśnie ostatnio, że jakaś tam fanowska modyfikacja do tego wyszła, ale no mówię, ja się nie interesuję na tym na tyle, aby tu cokolwiek znać. Rywku, to powiem tylko tak, nie? Że to nie jest tak, że jedna fanowska modyfikacja, tych fanowskich modyfikacji jest od cholery, nie? I naprawdę ludzie, naprawdę co potrafią stworzyć, to jest masakra, nie? W ziemi tym, który nie mam zielonego pojęcia, co robi. Tyle gram w tę grę i to mówię. Glyph of Balance, wiesz, co to robi? Glyph of Balance. Taki z Angel Roomu. Z Angel Roomu. To chyba powoduje to, że może ci wyjść Devil Room i Angel Room jednocześnie. Chyba nie, chyba coś innego. A nie wiem, chyba to jest coś takiego, że jak otrzymasz obrażenia, to ci daje jakąś statystykę, dopóki znowu nie otrzymasz obrażeń? Mi się wydaje, że to jest chyba coś takiego. Całkiem może, kurde, jest tyle tych przedmiotów, ja z trinketami zawsze miałem problem, żeby spamiętać, nie? Dobra, powiem ci, że już idę na depth dwójkę. O, kurde. Czekaj, to ty miałeś XL teraz? XL już minąłem, już jestem dalej. O kurde, to ja się tutaj trochę pobawiłem dalej. Ci, to mnie wyprzedziłeś. Jeden z moich itemów to mi dał takie staty. Powiem ci, że zazwyczaj ten item jest genialny, gdy masz soy milk. A nie wiem czemu. W moim wypadku teraz też jest bardzo dobry. O. To ja wiem, jaki to jest to przedmiot. Dobra, kurde, schodzę niżej, bo kurde się na boss rusha nie wyrobię i przegram. Ja właśnie staram się teraz na boss rush szybko podlecieć. No i jeszcze biorę tak jakby, wiesz, poprawkę na to, że na boss rushu będę długo, a też wypadałoby pójść na hasza. No, kurde, ja sobie tak troszeczkę starałem się maksymalizować, żeby jak najwięcej tego stafu uzyskać. Kurde, jeszcze jeden item i też będę miał już tak, że już na pewno przejdę tego rana. No już chyba będę naprawdę masakrycznie lamił, nie? A, kurde, w ogóle... Ja powiem ci, że tak troszkę przestałem w tym momencie grać na punkty, bo zobaczyłem coś, czemu nie mogę się oprzeć. A właśnie, kurde, ale... zapomniałem ci o jednej rzeczy powiedzieć, bo ja mam coraz jakieś większe problemy z kompem. Jeżeli nagle zniknę, to znaczy, że dostałem blue screena. Z kompem? A, rozumiem, że z kątem. Nie, z kompem, wiesz. Ja tylko restartuję zawsze przed nagrywaniem czy streamowaniem kompa i odpinam sobie swój dysk SSD i go podpinam, bo to coś jest moim dyskiem i jakieś napięcie jest nie tak, nie? Kurde, nie ma sklepu.
Walka ale... z gridem. O kurde, nie zauważyłem go. Powiem ci, bardzo ciekawe jest to Depth 2. Co to jest za przedmiot? Co? Co to jest? Co? Chyba ten Glyph of Balance znalazłeś. No. To ja nie wiedziałem, że coś... Nie poczułem, to używałem. Co to w ogóle robi? Aj, nie poczułem. No mówię, to jest chyba ten item, co daje ci statystykę tak na cały pokój, dopóki nie otrzymasz obrażenia. Ale tu się kompletnie mogę mylić, bo... Mówię, jakoś tak nie za bardzo. O, a też jeden z fajniejszych temów, jakie mam w dzisiejszym podejściu. Proptosis masz? Co sam? Proptosis masz? O, nie mam. Nie masz proptosis. A, tu cię mam. Ja mam dobra. Ten, że mniejszy range tearsów, ale obrażenia zwiększone, nie? No to jest proptosis. A, to jest proptosis. No, o, masz. Jezu. Czyli masz. Zawsze zapominam o tych nazwach. Kurde, może się w końcu przy tobie nauczę, jak się te przedmioty nazywają. Zawsze po prostu patrzę na wygląd, o, to robi to, nie? O, jeszcze teraz zobaczyłem, nie wiem, czy cię zmartwiłem, czy może tak wolisz, ale jest negatyw, więc idziemy na Sheol. Ciekawe. Ale beznadziejne itemy w tym... w... boss rushu. Transformacja. Nie ma co spoilerować. Czy nie masz? Nie mam. Jaką masz transformację? A, chyba, że Bookworma. No. Już się bałem, że tam z jakimś gapim zaraz wylecisz, nie? Nie no, prawie. Ale te spociski są niesamowite. O tyle jest fajne to, że... Już sobie spoilerujemy, one... ale powiem ci tak, już dwa itemy gapiego mam, nie? Jeszcze jeden item gapiego, jestem gapim. O kurde. No, jest różnica, nie? W tych podejściach. Kurde, to jest dobre, jak jest, kurde, jeszcze Isaac. Ja w ogóle nie mam nic gapiego, bo rzeczywiście ja ominąłem te 9 żyć, w tym Devil Roomie je zmieniłem, ale drugiego nawet nie widziałem. Mi jakoś ze skrzyneczki wypadła ten... Nie pamiętam, czy to przelosowałem, czy co? Cursed Eye chyba. Ta i wyleciała mi ten łapka. O, ciekawe, bo ja na Midas Touch to zmieniłem. Całkiem możliwe, że mówimy o czymś innym, albo po prostu ja się już zdążyłem zapomnieć. Ale co, bo Szerwanie z kiedy mi to wyleciało. Tak, chyba tak. No tam mówię, małe zmiany. A, bez mowy. To jest ten, mi się wydaje, że jak się gra Isaaciem, to mamy normalnie ten efekt motyla tutaj. Zmienimy jeden efekt, a... pięć już... pokoi później jest kompletnie inne itemy, kompletnie inni przeciwnicy. No i właśnie świetnie. O. W miarę szybko. Ale jestem w szoku naprawdę, jak Libra z dzisiejszymi statystykami jakoś dziwnie działa. Bo normalnie jak biorę Librę, to dostaję tak albo tears upa i damage down, albo tak mi zwiększy obrażenia, ale tearsy pogorszy. A dzisiaj mi się polepszyło wszystko. O Boże. To pewnie przez te efekty, które są jakieś nałożone na te łzy, nie? Właśnie nie wiem, no bo to jest podobne do takich efektów trinketów, nie pamiętam dokładnie z których. Ale duży jest plus tego, że te tirsy są na tyle wysoko, że przelatują nad przeszkodami. Więc można chociaż za kamienia bić. Kurde, mogę brać jego familiara z Devil Roomu. A, też miałem, ja go wziąłem akurat. Ja chciałem zaryzykować, bo wiesz, jeden item do gapiego, nie? No i... A, no tak, nie, no na twoim miejscu też bym ryzykował. Ale łopata niestety, nie? No łopata to mega przyspiesza podejście, ale no też tak, nie wiem, czy jest opłacalne, nie? Nie, bo tutaj właśnie za zabijanie przeciwników, bossów i tak dalej, to też masz punkty, nie? Każdy pokój to są punkty, więc też niby się zwiedzać opłaca, jak szybko zasuwasz. I też właśnie o tym zapominam ciągle, że jak się ma czas jeszcze do hasza albo na boss rush, to wypada zwiedzić inne pokoje, chociaż do nich wejść i wyjść. I teraz dobrze, że mi o tym przypomniałeś, tak? Teraz będę miał więcej punktów. Cholera, jakoś kurde lamie. Nie zdziwię się, jak zaraz wtopię. Ja mam maksimum zdrowia jak na razie. No ja miałem maksimum zdrowia, prawie już teraz do połowy wzlazłem.
Ale łąb Boże, jak ja tego piętra nie lubię. Masz swoje takie znienawidzone piętro w Isaacu? Którego nie lubisz bardzo? The Womb. Ja mam Womb, ale chyba bardziej jeszcze nie lubię katedry. A katedry też ujdzie, ale The Womb to jest... No na Womb przeciwnicy mnie strasznie denerwują. Lasery z oczu i tak dalej. Już więcej życia tracisz. A też, no właśnie, kompletnie zapomniałem. I masz jeszcze tego przewalonego bossa, nie, który jest strasznie niezbalansowany, niektóry został dodany Matriarch. Przez ten. No. O Jezu, ja ciągle walę bekę, że to boss z modów, bo kompletnie nie wiedziałem, co to jest za boss, zacząłem pisać, że to jest boss z modów. I połowa moich widzów się na to ciągle łapie i myśli, że to jest boss z modów, a druga połowa mnie uczy, Ryfek, to nie jest boss z modów. Ale beznadziejne itemy lecą, no, co to ma być w ogóle? Ale w dalszym ciągu, kurde, czekam na te nowe DLC, nie? Tak, już ono przymiało wyjść na święta tamtego roku. No teraz ja, kurde... jeszcze pandemia to w ogóle nie wyjdzie, zobaczysz. No wyjdzie, ale nie zdziwimy się, jakby to wyszło jeszcze później. Nie no, strasznie na to trzeba czekać. Przecież ale kilka premier gier zostało opóźnionych właśnie przez to, nie? O cholera. Tylko nie pamiętam jakich, nie? Znaczy słyszałem, że na przykład tam gry typu Cyberpunk, no na nie to ma nie wpłynąć. Ale nie wiem. Być może nie śledzę tak bardzo tematu. Ja jestem takim graczem, że mnie w ogóle jakoś nie ruszają nowe premiery gier. Ja gry gram po 4 latach, jak już one są bardzo tanie do kupienia. Tak, się nim interesuje. Powiem ci, Ryfek, tak, i świetnie cię rozumiem, bo ja mam kurde podobnie, nie? Ja nigdy na przykład Fallouta nie przeszedłem. Znaczy, kiedyś grałem w Fallouta 1 bardzo, bardzo dawno temu. Ale bardzo krótko i nigdy jakoś długo w to nie grałem. I ostatnio chciałem sobie pograć, to mówię, a po tylu latach to pewnie kupię za 5 zł jak coś w stylu Wiedźmina, nie? Wchodzę, a Fallouta to kupujesz bez przesadzenia za 4 dychy, no co za ludzie. Gra 20... Fallout wyszedł wtedy jak ja się urodziłem, w 97, czyli gra ma 23 lata i musisz na nią ciągle 4 dychy płacić, no chyba kogoś porąbało. Możesz zawsze poczekać jakąś promocję. Jak ja byłem mały, to się chodziło do jakichś Saturnów czy innych sklepów i były półki z grami sprzed jakichś 8 lat w stylu StarCraft 2 za 5 zł do kupienia w takie pudełeczka. Tak, był tak. Taki wielki kosz z grami za 5 zł i to było coś, to rzeczywiście mogłeś parę lat sobie poczekać i kupujesz za grosze te gry. A teraz to są gry oldschoolowe, za nie musisz płacić, no to jak dobre wino, normalnie, mało tych ludzi. Nie rozumiem tego kompletnie, tak mnie to denerwuje, aż się podjarałem tak tym tematem. Ale kurde, tak wracając do tego, to powiem ci, nie, że zawsze dlatego wolałem iść do sklepu z moim bratem, nie, bo wiesz, moi rodzice tacy, no, wiekowo starsi, nie, takie, co ci się zagra, nie będę ci kupił jakiś pierdół, nie, a bracik zawsze rozumiał, nie. A ja miałem... Tak, że mój tata niby był graczem, niby nie, znaczy grał w Diablo. I to już można powiedzieć, że był graczem, bo grał w Diablo. Ale... On kupował mi gry na ślepo, ale kupował mi takie perełki, no... Ja przegrałem wszystkie najlepsze gry po prostu z tego początku lat 2000. Jest Wizardry 8, Diablo 2 właśnie, Warcraft 3, coś w tym stylu. Wszystkie takie klasyki, Twierdza Stronghold. No, Twierdzę Stronghold to też dzięki mojemu bratu, ale z kolei. Mój brat akurat nie lubił Diablo, ale to dzięki kuzynom się tam zapoznałem bardziej z Diablo, nie? Ale trafiłem teraz i... O kurde! Co to za itemy? O stary! Kurde, ja dalej bez rasza robię, nie? Ja mogę się na hasza nie wyrobić. Ja właśnie na hasza wbiłem. O Jezu Chryste! Jak i są dobrze. Itemy... Niesamowite. O kurde, jeszcze lepiej. Jezu, coraz ja tu lepiej. Jeszcze ten robię. Kurde, ci powiedział moje statystyki, ale już tam. No, znaczy, niesamowite. No, szybkość łyżki na pewno mam maksymalną, nie? Bo mam piąteczkę, nie? Obrażenie to mam 8-16. Ale ty pewnie masz coś z 20, nie? Ja mam tirsy 3, obrażenia 18. I właśnie jeszcze podniosłem Parasite'a. Ale powiem ci, że to jest bardzo duży minus tych naszych strzałów. Nie widzę zupełnie nic, jak mnie strzela hasz. Nie potrafię unikać tych pocisków, bo nie widzę w ogóle jego pocisków. Moje są zbyt ogromne. No miałem max, jak tu szedłem, więc... Raczej chyba przeżyję, ale...
No, średnio jest z unikaniem, bardzo słabo wręcz. O i ja mam też, no tak jeszcze? Jak ci mówiłem. Pójdź, jak ci mówiłem, ja mam Libre. I ja nie wiem czemu ona tak czasami działa, że mi zwiększa statystyki w połowie pokoju, a czasami zmniejsza. Wziąłem sobie przed chwilą, użyłem karty Devil i fajnie, zwiększyło mi obrażenia, a przed chwilą mi znowu je zmniejszyło. A, jestem głupek, wow, że Sukubusa byłem. Nieważne. Cholera, ja jeszcze dalej walczę. Ja się chyba nie wyrobię na tych haczach, chyba będę musiał się naprawdę mega pośpieszyć. Nie, no łomp są w miarę proste, więc... Jak sądzę, że jak skończysz w przeciągu minuty i będziesz zasuwał, to zdążysz bez problemu. A jestem ciekawy, o jakich ty itemach kurde mówisz. Nie no, ale... nasze są najlepsze. Ale losowałeś się, czy nie? Nie, w ogóle bez zmianek. Ciekawe właśnie, czy też ci się trafią takie same. Dobra, to jak się uda, to ci... w ogóle innego. To ci powiem. No ale no nie idzie zbyt dobrze. Ja sporo obrażeń otrzymałem na tym haszu, rzeczywiście. I najgorsze jest to, że nie widzę swojego zdrowia, bo jest ta klątwa. O. Jeszcze tylko ten jeździec. Mam nadzieję, że to jest ostatnia, kurde, fala. Się naprawdę schodzi nie wiadomo jak długo. Ja się zastanawiam, czy zwiedzać całe piętra. Nadal nie wiem, czy to się opłaca bardziej niż po prostu prucie przed siebie na przeciwników. No z Jezu Chryste, jeszcze ten. Ty nadal na boss rushu jesteś? Tak. Ja właśnie robiłem taniec hula przez minutę wokół hosta, który nie chciał się otworzyć. Kocham tych przeciwników. No, ja mam wrażenie, że kurde, naprawdę przelosuję. O, złote gówno. A czy nie złote gówno, ten błogosławiony gówno. A, to masz to co ja akurat tutaj. Dobra, też to mam, też to dostałem w sensie. A, ale nie ma zbyt dużo życia, ja pierdzielę. Podostawałem w tą głupią epetynę. Dobra, 6 minut, może mi się kurde uda. Nie mam jakichś złych obrażeń. No mimo wszystko jakichś złych obrażeń nie mam. Nie no, ogólnie to podejście jest dobre, nawet jakbyś wziął w ogóle inne itemy niż ja, to tak naprawdę każdy był jakiś dobry po drodze. Ale teraz to kurde, przyspieszam w kroku i... Tu są, to jest takie podejście w stylu po prostu decyzje dobre i lepsze i nic więcej. O. Cholera. Jaka... Kurde, tam jeszcze teleport, którego nie rozwaliłem i teraz mi się naspawniło tego gówna. Wiesz, jak ja teleportów nienawidzę, to jest mój znienawidzony przeciwnik, jeżeli to za przeciwnika można uznać. No właśnie, Ryfek, pytanie do ciebie. Jak masz tego pokebola, nie? To w pokebolu możesz złapać ten teleporter i go wyrzucić potem? A wiesz, że nie wiem? Ja nigdy nie używam pokebola, ja go podniosłem po to, żeby go podnieść i mieć otaczonego w statystykach. Ale to jest taki item, którego, no nie wiem, ja w ogóle nie lubię. Ale powiem ci, że ten pokeball może być dobry. Wiesz, w jakich sytuacjach? Jak złapiesz te pająki, które plują laserami. Ciężko je potworki zabijają. Tu nawet o tym nie pomyślałem, bo rzeczywiście one przy ścianie stoją cały czas, no, a no. Laserem każdy przeciwnik to zadaje niesamowite obrażenia. Dokładnie, nie? I miałem raz takie podejście, że o Jezu, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tak kurde idzie, nie? Ale mega bardzo było to zastosowanie. Ja bardzo lubię tę książkę, co tam daje ci takie kostki wokół ciebie i przywołuje te szkielety. Bo te szkielety to są dla mnie właśnie jedni z takich lepszych familiarów do wzięcia, bo w miarę się trzymają daleko od przeciwników i strzelają w nich. No. Więc oni są jeszcze spoko. Ale wszelkiego rodzaju pajączki też są spoko. Dobra, no. Ja już widzę, że tak powiem, last fight tutaj. Kurde, no to u mnie będzie dłuższe podejście. Ale nie martw się, ja tu jeszcze ile lecę na punkty, ja tu lecę na odkrywanie pokoi. Ciekawe, czy się trafi przejście na walkę z Delirium, bo jeszcze jest 50% szans na przejście do Void.
Już w ogóle, o Jezus, się wydłuży strasznie to podejście. No właśnie, i właśnie tak nie wiem, czy na ten daily można przejść do The Void. Miałeś coś takiego, czy nie? Możesz przejść na daily do The Void po walce z haszem na bank. A czy możesz przejść tak po prostu, wiesz... Czy może ci się trafić na przykład po walce z Mega Szatanem albo z innymi bossami, to akurat nie wiem. Bo wiem, właśnie, że to ma tam jakieś ograniczenia, że na przykład nie możesz pójść na niektóre piętra, jeżeli gra dotąd ci nie pozwala iść. To się nasuwa jedno pytanie, czyli jakbym poszedł kurde na The Voida po haczu, to co wtedy z Mega Szatanem? Przechodzisz to daily, bo Delirium jest uznawane za lepszego bossa od każdego. I mamy śmieszne efekty na strzały, nie? No. Wziąłem właśnie Fruit Cake'a jeszcze. XD. Moi widzowie uwielbiają ten item. Ja go nie lubię, no bo rzeczywiście on jest taki strasznie losowy i utrudnia zazwyczaj. Nie przepadam za nim. Mnie się ostatnio pytali, co ja właśnie lubię w Isaacu i tak dalej. Ja zawsze mówiłem, że ja uwielbiam jakby po prostu te efekty na łzy, nie? Że zawsze uwielbiam, jak dzieje się takie wombo combo z powodu tych łez, nie? To też uwielbiam, ale takiego losowego aż tak bardzo to nie. True Dollar Bill jest bardziej dla mnie spoko, bo ma takie bardziej zawężone te efekty i z itemów. A ten Fruit Cake to te łzy tak latają niesamowicie, że trudno to przewidzieć. Kurde, powiem ci, że naprawdę... Dwie minuty. Dobra. Jedno z takich lepszych daily na punkty, które w ogóle miałem. 21 koła póki co. Punktów? No. Ciekawe z iloma ja skończę. Dobra, mam eclipse. Półtorej minuty praktycznie. Wow. Trochę więcej. Powinienem się wyrobić mimo wszystko. Ja nawet nie patrzę kurde gdzie ja strzelam, tylko ja patrzę jak ona strzela, żeby to unikać. Ja zupełnie nie widzę nic poprzez te strzały, no są ogromne. Dobra, ja już wchodzę na walkę z Mega Szatanem. Ja pierdzielę. Zastanawiałem się przez chwilę, czy by użyć Aldis na walce z Mega Szatanem, ale tak jak zaczęliśmy gadać o Delirium, stwierdziłem, że jeżeli mam na kimś potrzebować tej runy, to chyba na Delirium. I dostałem item, którego potrzebowałem najbardziej. Jestem gapim. O ty, no to się różnimy bardzo. Ja jeden item gapiego znalazłem po drodze, ale no to gdzie jeden do... Wow, faktycznie. Splash, Cricket's Head. No mówię, to jest najlepsze piętro na tym haszu. Na pewno to może ten... Steven jeszcze... No to mówię, to wszystko tam się trafiło co mogło. Aj kurde, szkoda, że mi nie dałeś kluczy, tylko bomby. Będzie przejście do Void? Tutaj. Nie ma. No. Ja już mam koniec. Na razie ci punktów mówić może nie będę. A dotrzymam ci towarzystwa. Szkoda, że nie mogę ci jakby odpalić tego, nie? A ja na razie w moim nagraniu spauzuję i odpauzuję, gdy Wiśnia już skończy swoje podejście. Spoko. Dobra. U mnie jest spauzowane. Czyli teraz jesteś na haszu, mówisz? Tak, walczę z haszem. O. Jestem gapim, mam 1867 punktów obrażeń. To nieźle. Bardzo, bardzo mi zmieniła kompletnie podejście ta Libra. Nawet nie pamiętam, kiedy ją dostałem. Ja właśnie, kurde, Libry jako taką nie dostałem, nie? Ja Libry dostałem na pierwszym piętrze. Po zmianie drugi raz przedmiotów Treasure Roomie. No ja się tam nie miałem okazji tyle bawić, ale kurde, masakra, nie? Ja mam tak wielkie te łzy, a mam jeszcze tego splasha, nie? No właśnie z tym splashem, jak poszedłem na hasza ze splashem i tymi łzami, to kompletnie nie widziałem, jak on strzela. Ja już tak chodziłem na oślep, na ślepo unikałem. No wiesz, ja nie mam akurat full punktów życia, więc staram się tutaj jak najbardziej nie dostać ten głupi łeb, nie? Kurde. Powiem ci, że ja jakbym bardzo się postarał i nie otrzymywał tyle obrażeń, to mógłbym być w top 50 na punkty. Wow.
Ale to ludzie dalej czytują? Te punkty? A właśnie nie wiem, wiesz, nawet nie sprawdzam tego. Ja odkąd mam paru moich widzów znajomych i z nimi sobie gram, znaczy z nimi, no oni grają daily i jak daily, to sobie lubię porównywać się właśnie ja z moimi widzami. Bo mam tam z 5-10 osób, które gra te daily. I to rzeczywiście jest, wiesz, jakieś odniesienie. Bo porównywać się do tych wszystkich ziomów, którzy po pierwsze albo cheatują, albo ktoś im mówi, jak daily wygląda i gdzie wszystko jest, no to jest troszkę bez sensu. No wiadomo, nie, ale tam słyszałem, że ponoć ludzie bardzo mocno bugowali coś tam, te daily, nie? No ta, no wchodzisz, wiesz, wchodzisz w ten, w top, tam ty masz top 100, mówisz, o super, mam 50 tysięcy punktów. Wchodzisz top 1, gościu ma milion. Nie wiadomo w ogóle jak, nie? A mi się z kolei otworzyło przejście do The Voida. Ale to po haszu. Mhm. No po haszu zawsze jest. Kurde, mi się czyjś na... A dobra, kurde. Zastanawiam się. Wchodzę. Jest większy... I chyba większy bonus będziesz miał za walkę z Void, wiesz? Wow, jakie duże pomieszczenie. Jeszcze mi się mapa trafiła, to teraz widzę każde pomieszczenie, nie? Bo za walkę z Mega Szatanem jest 6666 punktów. I ciekawe jest... jestem ciekawy, czy właśnie za Delirium byś dostał więcej punktów, jeśli je pokonasz. No, zobaczymy. Będzie tutaj porównanie, o ile przejdę, bo nie, bo mam tylko 3 punkty życia, nie? O kurde, no to masz... Nieciekawie. Ale no. Fajne jest właśnie na tych silnych bossach jak Delirium i tak dalej przemiana w Gapiego. Bo jak oni mają te takie, wiesz, te niby blokady, że nie mogą tak dużo obrażeń otrzymywać naraz. No. To no to się nie, to się neguje, gdy masz muchy, bo każde zadaje oddzielnie obrażenia. Tego też za bardzo nie ryzykuję, nie wchodzę w bossy, wiesz. Staram się zwiedzić jak najwięcej tych pomieszczeń. No, 10 punktów, a nie, jakie 10, chyba więcej punktów nawet za każde pomieszczenie. Chociaż może i 10. Kurde, no niby bym powchodził po tych bossów, żeby jednak te itemy mieć. Bo jeszcze mam tu kosteczkę, nie? Bo Marnu jest taki. Ale z drugiej strony, kurde, jeżeli trafię na Delirium od razu, no to... będzie ciężko, nie? Nie, bo z takimi statami, co ty masz, to mógłbyś sobie dać radę ze zwykłymi bossami bez problemu, a może by ci jeszcze dali coś fajnego. Ta, ale kurde, nie mam gwarancji, że nie trafię na Delirium, nie? No właśnie, ale to Delirium. Wow. Jakbyś miał jakąś kartę, co cię wyteleportuje, to byś miał najlepiej. No na razie, no nic, ani serc, ani kurde kart, no nic. A dobra, bier, ziomeczku. Bo mam tego, wiesz, familiara, co monety zbiera i daje mi staw. W sensie Bama po prostu. Ta. O Jezu, ja go nienawidzę. Znaczy teraz jest przydatny, nie? Tak, no jak teraz nie masz co robić z pieniędzmi, a jakbyś miał max, to... dobra, karta The Devil. Nie bardzo. Ace of Hearts. Może się to przydać, nie powiem. Ale to musiałbym, nie wiem, jakieś monety, cokolwiek wygenerować sobie na walce z Delirium, żeby sobie to zamienić w serduszko. Jakbyś miał złote serduszko, to by było kozacko. Tak. Wszystkie coiny byś sobie mógł potem zamienić w serca. No właśnie dużo tych złotych serduszek dostałem na tym podejściu. Albo źle pamiętam, ale chyba z 2-3 może nawet miałem. No ja ani jednego. Aha. Kurde, no tyle szkieletów rozwaliłem. Ja pierdziele, nie no, zostawię sobie jakieś większe ten skupiska. Nie no, to pomieszczenie to tutaj lejtowo, nie, ale no kurde. Żadne serca, nic. Co mogłoby mi tutaj ten... Eternal Heart. No zawsze to jednak jedno serce więcej, znaczy to połówka, nie? No właśnie chyba nie. To się liczy jak może... ten... To się liczy jak dostaniesz ten, nie? A może i tak, może i masz rację. Właśnie nigdy tego nie pamiętałem. Ja pierdziele, dostałem Helldowna. O kurde. Już mam dwa serca i Eternal Hearta. O cholera. Dobra. Nie ma co, muszę wchodzić. The Cage. No to powiem ci, że Cage to też nie jest łatwy boss. O, ale padł instant praktycznie. Dostałem Binki, to przynajmniej mam Soul Hearta teraz.
Bo no, Bing jest super. Altir zapłaci nie dał, bo i tak masz chyba max, nie? No nie, nie, ale no serducho mimo wszystko. Ja ci powiem, że nie wiedziałem, że Libra jest taka fajna. Wziąłem Librę, potem wziąłem Roid Rage'a, nie? Mhm. Tego mega speed upa i dostałem... Delab mi się zaraz pił. Co? Delab mi się zaraz pił. O kurde. Etel na hard, już mam pełny kontener. Niestety bombę mi dał, zwykłą. O, muszę iść po baterię i przelosować. Nie będę marnował ten ładunków. Bo kurde, nie dam rady. z taką ilością życia nie dam rady na delirium. Nie ma co. Muszę trochę pochodzić. Jakbyś wziął w tej bibliotece tą książkę, co generuje Black Hearty, to byś miał pewny win. Tylko też właśnie na daily tak branie takich itemów jak dla mnie mi się mija z celem. No. Bo zakładasz, że potrzebne ci będzie dużo zdrowia, czyli otrzymasz dużo obrażeń, czyli nie będziesz miał dużo punktów. Dobra, mam kilka baterii, naładowałem sobie przedmiot, może mi się kurde uda coś dużo lepszego tutaj uzyskać i dostałem. To dawał HP upa. Nie, to dawał face downa. Jeszcze jedno puberty, będę miał przynajmniej ten spiku dodatkowego HP upa. Adulthood. Dobra, no nic. Wejdziesz w dorosłość po wzięciu trzech niewiadomych pigów. Boże, jakie musiał Edmund mieć dzieciństwo zrąbane, że on takie rzeczy wymyślał, Boże. Tak teraz dopiero się zacząłem zastanawiać. Czytałeś o jego ten, co go inspirowało i tak dalej? Nie. Warto poczytać. Jak sobie teraz pomyślę, ja jak dorosnę, chciałbym zrobić Minecrafta 2 albo jakąś grę z żołnierzami. Zrobię podejście o moim tym, grę o moim dzieciństwie. Mnie matka tłukła nożem. Jezu. Przerąbane. The Lamba miałem, It Lips miałem. Kurde, no co takie słabe te przedmioty dostaję z tych bossów? Za każdym razem muszę lecieć po baterie i sobie je przelosowywać, ale już mam kurde 34 tysiące punktów. Ja w ogóle strasznie dawno nie dostałem nic dobrego z przedmiotów na Voidzie z bossów. Ja w sumie teraz cały czas dostaję gówno przedmioty. Gdyby nie to, że mam kosteczkę, to nie byłoby zbyt dobrze. W miarę często ostatnio chodzę na ten Void, bo zawsze kiedyś omijałem. O właśnie, ja ci mówiłem, że nie lubię Womp, nie lubię tego, katedry. Ja Void nie lubię najbardziej, nienawidzę tego piętra. To zdecyduj się. O kurde, blow. Nie no, obrażenie mam, kozak. Minecraft blow, Boże, tylko teraz mam to w głowie. O Jezu, grałem z diabełem w... Isaaca i on na Blow tam mówił Minecraft Blow i tylko Blowka widzę tam na to. Wchodzę teraz na niego i on pluje we mnie tym laserem. Kurde, dostałem Book of Beliar i się zastanawiam, czy to przelosowa się ten, ale Book of Beliar da mi fajnego boosta na Delirium. Nie wiem, jak masz inne itemy do zrylowania, to lepiej sobie zaosta. Dobra. I tak dostałem Delirium teraz. Masz już walkę z Delirium? Tak. O kurde. Ile zdrowia? A dokładnie mam 3 czerwone serca, 2 takie pomocnicze i jednego Eternal Hearta, nie? To tam się liczy jako połówka, nie? Czyli w sumie 6 no, razy. Czyli w sumie strzał. Ale schodzi Delirium. No jednak Gapi robi swoje. Strasznie jestem ciekawy, ile ci da Void. W sensie, jeżeli zabijesz tego Delirium, ile to punktów daje dodatkowych? Spoko, jakby co to mam 34 tysiące, no 482, nie? No to powiem ci, że jak dać dużego boosta, to możesz mnie przegonić. Będę żałował, że sam nie poszedłem na Void. Abym Void bez problemu przeszedł.
a nie zwiedzają tutaj wszystkich pomieszczeń jeszcze. Znaczy zwiedziłem większość, ale nie? Point jest takie, że musisz po prostu lecieć przed siebie, nie? No bo potem, wiesz, wracać się 10 pokoi, żeby zwiedzić jeden, to i tak wyjdziesz na minus. No, no. Ale dużo bossów jeszcze pokonałem dodatkowych. O. Zobaczymy. Ile? Jak tam zdrowie? Czy ten czerwone serce? Wojda. A i ten, znaczy, Wojda, już pokonałem, nie? O, ile punktów dodatkowych masz za... No, nie mów mi wyniku, tylko... Albo dobra, może ja zacznę w ogóle ten. Odpauzuję. 33 33913 mam. Mogę odpauzować już u siebie? Tak. Dobra. Ja już mam odpauzowane i witamy z powrotem. W skrócie, Wiśnia dał radę przejść z Hasza na Wojda i zabić Delirium. No i skończyłem wynik z 33 tysiącami punktów i tam 913 dodatkowo jeszcze, nie? Czyli tam... nic ci nie dało Delirium dodatkowych punktów? No to wychodzi. Ale bez nadzieja. Ja myślę, że to da więcej niż ten. To ile tych... Ja za Mega Szatana dostałem 6666. No to jest straszna różnica. Ja skończyłem z wynikiem 46 185 punktów. No to wygrałeś. Ale ile tam mówiłem, że miałem 700 ileś tam punktów? Kurde, mało mi dało pokonanie Delirium, bardzo mało. No strasznie mało. Jak ty mi mówisz, że masz 34 koła, to mówię, kurde, jak ty dostaniesz 15 tysięcy za Delirium, to mnie pokonasz bez problemu, nie? 10 tysięcy byś dostał, to byś tylko był 2000 w plecy. Nie no, masakra. O, skończyłem 86, czy tam 5, przed chwilą chyba już ktoś mnie wyprzedził. O właśnie, jestem 969. Dobra, no. Fajne daily. Mi się przyjemnie grało. Troszkę miałem chyba lepsze pierwsze piętro, ta Libra sądzę chyba, że mi pograła trochę. Kurde, szkoda, że Macie kurde nie nagrywa to na swój kanał, nie? Bo też fajnie by było, jakby ona miała też swoją perspektywę, nie? Ja tu będę musiał jakoś montować, ale... No nic, nie. To co? To się chyba żegnamy powoli. No, trzymajcie się ludziska, było fajnie. Mam nadzieję, że się wam spodoba. To myślę, że jak z Rywkiem uda się nam kurde zgadywać trochę częściej, bo uwierzcie, na te nagranie zgadywaliśmy się miesiąc, jak nie dłużej. Dłużej. Dobra, bardzo dziękujemy za oglądanie, zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie oczywiście Perspektywy na oddzielnych kanałach, linki macie w opisie. Trzymajcie się i cześć. Cześć ludziska, do następnych odcinków.